pią. Co, idziemy właśnie? No normalnie się napcham. Patrzcie, jak ładnie wygląda rozświetlenie. To tak po pierwsze, przepiękne jest. Także Fenty. A my zaszłyśmy z Oliwcią, żeby nie było, że jej nie ma. Nie, spomachaj raz. No. Mówię, fajnie ma bluzę. Kiedyś ona mówiłam, żeby sobie kupiła sama. Nie, nie, chcę taki kolor, zobacz, jaki ładnie. Pięknie. I taka też chyba różowa była, gdzie się nie mylę. Też była fajna. I ładnie by było w żółtej. A tak pomijając już to, to właśnie zaszłyśmy sobie, słuchajcie, przed wyjściem do tamtego mieszkania, do Greca na kawę, także polecam Wam, gdyż jest to w końcu już moja upragniona pumpkin spice latte. Uwielbiam ją, ona jest zawsze i w Starbucksie, i w Grexie w sumie, i w Koście. Ona jest wszędzie i uwielbiam tą kawę. I zobaczymy, czy właśnie fajnie, jakby była w kapsułkę. Super. No i Oli mnie namówiła, słuchajcie, na fajną kanapkę, którą też mogę Wam polecić, jak jeszcze nie próbowałyście, ale te, które chodzicie do Greca, to na pewno fry chicken. I ona jest właśnie z takim spicy, nie, sweet and chili, czy sweet chili, coś tam, sos, kurczak, cebulka i ser. Bardzo, bardzo smaczna. I duża. Muszę Wam powiedzieć, że nawet sporawa, zobaczcie. Taka bagietka, duża bagietka. Także tak, to by było to. No i tak jak mówię, my będziemy spadać później, słuchajcie, już tam na mieszkanie. Znowu wyzywam w tym świetle teraz rzęsy. Popatrzę się do góry, żeby było trochę widać. Bo jak patrzę normalnie prosto w ten, to nie widać tego efektu. Ale słuchajcie, Fenty, dajesz radę. No strasznie mi się podoba, słuchajcie, taki efekt mokrej skóry. No, no i będę chciała, słuchajcie, jutro rano zamówić bagietkę, chciałam powiedzieć. Toaletkę. Rano będę chciała zamówić toaletkę, jednak postawiam na toaletkę, bo spać mam gdzie, a kosmetyków nie mam gdzie układać. I stąd właśnie taki, a nie inny wybór. Nie wiem wtedy, gdzie postawię też łóżko, ale toaletkę zawsze można też przestawić, także postaram się wybrać jakieś takie w miarę okej dla niej miejsce. No i też się waham Wam, powiem szczerze, waham się, czy wziąć sobie double, czy wziąć sobie small double. Jeszcze się będę zastanawiać. Duże jest, nie? To twoje. I small double. No, to jest naprawdę duże łóżko. Ja póki co tak naprawdę to tak nie zamierzam, kurczę, też wiecie, dzielić mojego łoża z kimkolwiek, więc w sumie no zawsze to jest te chyba 10 cm tam chyba, jak sprawdzałam, czy 20 to jest, że jest większe. No tyle, ale czy jest mi to potrzebne? Będę się zastanawiać. Dajcie znać, czy któryś z Was ma small double i czy polecacie, czy już lepiej zainwestować w double. Double zainwestować myślałam tylko dlatego, jeżeli by ktoś miał przyjechać i mógłby na przykład faktycznie się przenocowywać u nas, no. Ale z drugiej strony po to też kupiłam w salonie sofa bed, żeby tam mógł spać. Także zastanowię się jeszcze, czy faktycznie nie wziąć sobie small double. Wystarczyłoby mi w zupełności. Nawet mogłabym śmiało na nim spać, czy z Oliwią, czy z Gracjanem, bo jest naprawdę... No co, nie wyspałabyś się ze mną? Na twoim łóżku? Nie? Znaczy, Oliwia to nie, ale ja z kimś takim, kto śpi tak jak ja, nieruchomo, to bym się wyspała. Dobra, szamamy. Szamamy nasze szamanko i spadamy. Pa! Dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie, słuchajcie. Witam się z Wami w dzień tygodnia. Poniedziałek, jest to pierwszy dzień mój wolny od pracy. Ja właśnie jestem już, jak widzicie, ubrana, wyszykowana. Statywu chyba nie biorę, bo chyba mi się nie przyda. Ja, słuchajcie, muszę popitalać do karpetowni, muszę iść im zapłacić, słuchajcie, część, oczywiście tą zaliczkę. Będę chciała wpłacić im po prostu za jakby te dwie raty, dwie części, wiecie o co chodzi, bo wyliczone miałam na 300, więc chcę im dać dzisiaj 200 i stówę chcę im dać w sobotę i idę właśnie o tym porozmawiać. Muszę Wam powiedzieć, że zamówiłam sobie takie, o, może tu będzie jakoś widać, to w każdym razie, to coś. Zamówiłam, słuchajcie, z internetu, z eBaya. Nie polecam, dlatego że kompletnie umywa się do tych ikejowskich. Co prawda, jeżeli chodzi o rozmiar, to jest spoko, dlatego że to były 60, a nie 90 jak te, ale co z tego, jak po prostu mi to odpada. Odpadało mi to z tej naklejki, która tu widniała i odpada mi z tego, które ja tutaj zrobiłam, czyli ja tutaj zrobiłam, słuchajcie, na tę swoją taką podwójną taśmę. W ogóle tą podwójną taśmę przydałoby się, żebym jeszcze zakupiła. Co jeszcze?
ogólnie, jeżeli chodzi o taki update mieszkaniowy. Właśnie mam telefon, czekajcie. No to sobie pogadaliśmy, słuchajcie. No ja właśnie, słuchajcie, wyszłam z domu, gdyż dzwoni Karolcia właśnie, że jest emergency, jest w potrzebie. I muszę wam to powiedzieć, że właśnie to są te momenty, w których ja się czuję zajebiście, dlatego że to nie jest zawsze tak. I nie jest fajne tylko to, właśnie ten widok. I nie jest fajne tylko to, że na przykład ja byłam w potrzebie i mogłam na nich liczyć, czyli na Karolcie, Dominikę i Krzysia. Ale są też takie momenty, w których jednak ja się mogę czymś gdzieś tam wykazać i ja mogę w czymś pomóc. Właśnie stoi autkiem i odezwę się do was później, ale to jest właśnie zajebiste, że ja też się mogę na coś po prostu przydać i nadać. Także ja się odzywam do was później i powiem wam o jakiejś tam aktualizacji i update'cie, co u mnie. No i hejo, hejo, nie wiem się kiedy odzywałam wcześniej. Hejo. A, wybierz mi na światło trochę. Zamkniemy drzwi, żeby tam nie było prześwitów. Nie wiem, co wam nagrywałam w końcu, gdzie stanęłam, bo ciągle znowu coś, ciągle goście. Byłam w karpetowni. No chcę, to już zrobię. Byłam w karpetowni, potem był u mnie Krzysio, potem była Karola i tak ciągle coś. Ale już wiem, chyba skończyłam wam nagrywać, jak właśnie Karola zadzwoniła i mogłam w jakikolwiek sposób po prostu jej pomóc. No, więc tym się po prostu jarałam, że nie tylko wtedy, kiedy ja chcę, ale wtedy też, kiedy ktoś chce, to też ja jestem. No, więc to jest super i o tym wam chyba wcześniej mówiłam, teraz sobie przypomniałam. A teraz byłam z synkiem, w ogóle później wróciliśmy, trochę pospaliśmy. Pospało nam się dzisiaj ile? 3 godziny? No nie, ale dwie na pewno. Dwa. Pospaliśmy, słuchajcie. A teraz gdzie byliśmy? W Aździe. Na jakimś takim mini shoppingu. Nie mini shopping, taki medium. Medium shopping i pokażemy wam, co kupiliśmy. Dlatego, że synek chce się dokoptować do ice'ów, ice creamów. Czyli tak, oczywiście kubuś bananowy musi być, bo uwielbiam. Oliwce wziąłem, słuchajcie, ten. Przeduszkę. Przeduszka na dwa wejścia, 5-metrowa. Aha, Gracjan coś mi opowiadał o tej czekoladzie, że jest dobra. No czarna czekolada, ta. Ostatnio robiliśmy eksperyment, bo tutaj w języku mamy taste buds i jak jemy czarną czekoladę, jak się nie lubi, no to to jest, bo śmierdzi. No i zamykaliśmy nos, tak, jedliśmy. Jak jest buzi, liczyliśmy do 10, tak, raz, no, do 10 i co? Do 10. I wtedy smakuje? No i smakowało jak normalna czekolada, taka słodka. Taki challenge mieli, więc wziął sobie, żeby sobie zrobić challenge. A jak nie, to nawet sobie fajnie z mlekiem rozrobić. No i właśnie takie lody. Oni je bardzo lubią. Ja też je lubię, ale nie przepadam. Właśnie synek sobie je wyżyczył. Nie, to już dla mnie. No Oliwie jest ten, a ja sobie wziąłam taką tą kostkę na po prostu trzy kontakty. Możesz. Na trzy kontakty, bo potrzebowałam chleb, który ostatnio bardzo, bardzo polubiłam, z jakimiś ziarenkami. Tu jeszcze mam rzeczy, które kupiłam wcześniej w TK Maxie, słuchajcie. Orange Essential Oil, olejek do tego czegoś, co za chwilę będę chciała uruchomić, a nie mogłam uruchomić, bo nie wiedziałam, że on jest, słuchajcie, na... Gdzie ja go położyłam? Że on był na kabelek. I teraz tylko właśnie jeszcze pytanie, czy ja znajdę kabelek do niego. Kurde, felek, czy znajdę kabelek, ale się fajnie rymuje, wiecie co? No i tu masz. Dobra, mam. Chodź. Mam. O, to kupiłam. No i znowu odpada ta. Także takie coś i do tego kupiłam olejek. I zaraz, poczekaj. I kupiłam też takie fajne zapachy. To jest w ogóle jakaś kolekcja, gdzie są świeczki. Niby normalna cena 4, a teraz były po 1,50 funta. W TK Maxie. A, to pachnie. No i to są takie, słuchajcie, zapachowe kartki. Ja to kupiłam z zamysłem. Widzicie, to jest takie zapachowe po prostu. Ja chcę sobie nalać, a tak. No. Zamieszaj, to jest chyba ten przecierowy. I to jest taki zapach męski, słuchajcie, bardzo męski. Fajny byłby u Gracjana. Wow. To jest w ogóle zapach taki bardziej damski. No i to też męski. To jest taki męski, świeży, a to jest męski, taki piżmowy, ciężki. No. Fajne. No i ja wziąłam z zamysłem do szaf. Do szaf po prostu. No tu pisze nawet, że to jest do torebek, wardrobe, drawers, on
or your car. Czyli może być do samochodu, może być do szafy, może być do szuflad, do komody, do takich o. Więc jeżeli się fajnie spiszą, to jeszcze bym je dokupiła, bo naprawdę fajna sprawa. Zakupiłam oczywiście do bruskietty te pieczywko czosnkowo-serowe. Synek wziął sobie stado jogurtu, te, które zawsze biorą. No i to chyba jest na razie pierwsza siatka, słuchajcie. Ja kupiłam jeszcze w Tiki Marcie, słuchajcie sobie, kupiłam sobie ten mopa takiego. Akurat taki był po prostu i takiego sobie wziąłam. Jest tutaj, słuchajcie, rozciągający i taki wyginający się, więc fajnie. Przyniosłam żyrando z tamtego mieszkania, ale to już chyba wam mówiłam. To światełko moje to jest do wyrzucenia. Aha! Dobra, już wam pokażę. Byłam w New Looku, ponieważ są przeceny i kupiłam sobie bardzo fajne buty za bardzo fajną cenę. To są moje ulubione buty, ja uwielbiam taki rodzaj buta, jest rozmiar 5, więc na skarpetę super kozaki, na niziutkim obcasiku, zamszówki, takie przed kolano za, słuchajcie, 7 funtów. 7 poundów chyba z 3 dych. Także mega, mega, po prostu mega promka. Co jeszcze tu mam? Także no mega się cieszę z tych butów, słuchajcie. Tutaj sobie kupiłam było za funta, a w Marks & Spencer ostatnio to kupowałam za, hejo, kupowałam za, słuchajcie, chyba prawie 2 funty. Kupiłam, no to dla mnie. A dla nas? No te. Te. Czyli mówi, że lubi chyba. No, maseczkę sobie kupiłam pod oczy. Kupiłam ci ten, Minio. To nie to moje. No do komory chciałaś. Ale to nie wszystko, co chciałaś. Ale masz to. I taki kupiłam sobie fajne łańcuszki. Tak jeszcze wynoszę. Takie krótki na szyję, w szyję z gwiazdkami, także też super. Więc takie nasze szaleństwo. No i pokażę wam jeszcze jedną. Tu torba jeszcze jedna została. Zaraz robię bruskietkę, bo mam straszną ochotę. A i lody kupiłam sobie. Carte d'Or strawberry. Też bardzo lubię. Pomidorki. Odpada cały czas ta zasłonka. Zaraz spadnie, słuchajcie, całkiem. Na telefon i na wszystko. I kupiłam takie naklejki właśnie, żeby to za chwilę tu przymocować. Okej. Okay. Kupiłam, słuchajcie, ramki do obrazka mojego i do obrazka Oliwii. Takie zwykłe, najzwyklejsze. Do Oliwii plakatu, który zamówiłam z Arianą Grande. A mój do tego takiego w ramce białej, co już wam chyba pokazywałam, że w lumpie go kupiłam. Tackę na pizzę. Ponieważ, żeby tutaj, wiecie, nie kapało nam nic z pizzy, ja zawsze lubię asekuracyjnie mieć taką tackę. Na tej tackę się też, też fajnie kroi od razu, słuchajcie. O, czekajcie, tylko zdejmę naklejkę od razu, bo mi te naklejki to dobijają po prostu. Dobijają je. Co? 5. No chciałaś do komody przestawić komodę, chciałaś tak? Nie, no musisz jej pomóc. No to pomóc. Zaraz, tylko daj mi zrobić jedzenie, bo jestem naprawdę głodna. Chcę zrobić bruskietę. Mówi, że nie będzie jadła. Co? Co tam? Zaraz, co robiłaś, kochanie, w domu, jak my spaliśmy? Spałam. Słuchajcie, wszyscy dzisiaj zastaliśmy. Wszyscy dzisiaj się rozłożyliśmy, mieliśmy totalnie po prostu wywalone dzisiaj na nie wszystko. Nie miałam brzuch, bolał mnie głowa. Nie też, brzuch i głowa tak samo dzisiaj od rana. No. Byłam na tabletce. Oj. No to się będzie. Ale mądre. Mądre, nie? No tak działać. Tak. Wziąłam ci takie, bo jeszcze tak było, działać. Bo nie wiedziałam ile... Choć chlodę jest niedobra, po co wziąłeś. Ja sam wziąłem ten czoklet, bo jakiś tam challenge miał w szkole. Że je się i zatykasz się nos i co. Trochę działa. No widzisz? Sama mówisz. No ale to głupie. No czemu to tak rzuciłaś? No nie. No chodź tu, daj te swoje zdjęcia Ariany. Takie. No zdjęcie, kupiłem ci ramkę. No, ramkę właśnie zaraz sprawdzimy jej ten, czy tu wejdzie. Bo tylko to było największe. Wzięłam kawę, pokaż plakat właśnie takiej kupiłam. Takie zdjęcie fajne. Najfajniejsze, z najfajniejszymi urywkami. Takie bardzo naturalne. No i będzie idealnie. I czarna ramka, super. Karmę kociakom, ponieważ to jest ulubiona moich kociaków. Perfect fit, a była teraz z 5 na, czy z 6 na 3 funty, czy 3,50. Te taśmy takie kupiłam, chociaż widzę, że w szufladzie miałam jeszcze resztkę. Ale kupiłam je, one są po 3 funty, to są na ramki, na różne rzeczy. A ja chcę tu na te zasłonki, więc mam nadzieję, że zadziałają. Bo jak nie, to już nic nie będę próbować. Jajka...
cebula czerwona, ten, nie obcinaczka, tylko krajalnica do pizzy. Bardzo lubimy taką tą krajalnicę, będzie się nie wygięła. Więc to, te kosteczki takie do toalety, cukier, czyli coś w sumie po co szłam ogólnie, i kurczak, bo chciałam zrobić zupę, więc za chwilę też wstawię buraczkową na jutro. Chociaż przypuszczam, jestem przekonana, że jeżeli dzisiaj oni jeszcze nie pójdą spać, to na pewno jeszcze ją za chwilę przyatakują. Także też super, bo ja też mam ochotę na zupę. Także to by był cały hol zakupowy. Ja się tu za chwilę chowam, rozparcelowywuję wszystko, układam. I myślę, że już się dzisiaj nie odezwę, odezwę się do Was już na spokojnie jutro. Jutro przychodzą robić nam podłogi, znaczy ostatnią już podłogę i listewki w całym mieszkaniu. I już będzie finito peduto. I już później będzie naprawdę z tygodnia na tydzień już z górki. Także bardzo się cieszę. I co? Do usłyszonka. Buziaki, pozdrawiam. Bajo!